Sąd w Bielsku-Podlaskim uniewinnił dzisiaj Jana Mordania. Przypomnę, że został on oskarżony o to, że zakłóca przebieg posiedzenia Komisji Rady Gminy i przez to, że nagrywa. Sąd w tym wypadku stwierdził, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, mógł nagrywać, a radni nie mogą podejmować uchwał, które zakazywałyby nam nagrywania komisji, ponieważ nie ma ustawowych podstaw do tego. Jest to bardzo duże zwycięstwo jawności, a szczególnie jawności organu, który stanowi prawo. I przypomnę raz jeszcze, sąd powiedział, że w związku z tym, że nie ma ustawowych podstaw do ograniczania jawności sesji czy komisji, tym samym radni nie mogą podejmować takich uchwał. I w tym wypadku Jan został uniewinniony. Gratuluję i jest to bardzo ważny wyrok, jeżeli chodzi o jawność.